Ale jesteście po Poznaniu. Jak wam dzisiaj poszło, jak trasy? Całkiem dobrze, całkiem dobrze. Trasy są bardzo ciekawe. Część się pokrywa z zeszłego roku, także już znane nam są niektóre traski, ale warunki są zupełnie inne, bo w zeszłym roku to mało śniegu było, a teraz już jest całkiem dużo, także myślę, że zapowiada się ciekawy rajd, bo śniegu będzie i będzie ślisko, będzie zabawnie i będzie co robić. Powiedz nam, jak Opel, jak to wygląda ze środka, bo wszyscy widzą po onboardzie mniej więcej, po filmikach z zewnątrz, ale ze środka, jak to jest za kierownicą? Nie, Opel jest bardzo udanym samochodem, bardzo, bardzo szybko się przyjaźniłem z nim. I pomimo tego, że jest trochę krótszy i trochę mały się wydaje, to naprawdę można bardzo łatwo się z nim szybko przemieszczać, nawet przy dużej prędkości. Także to mu wcale nie przeszkodzi i bardzo, bardzo fajnie się nim jeździ. No. Na koniec pozdrawiamy kibiców. Pozdrawiamy oczywiście kibice i wszyscy, którzy oglądają w domu, wszyscy, którzy trzymają kciuki. Mam nadzieję, że możemy Wam też frajdę zapodać.